Bracia i siostry, bardzo ważne wydarzenie w naszej parafii. Jest to niedziela chrzcielna. Dwoje nowych dzieci Bożych zostanie włączonych do wspólnoty Kościoła. Wielkie wydarzenie w naszej wspólnocie, a także w całym Kościele Świętym. Teraz nastąpi obrzęd przyjęcia dzieci. Bardzo proszę, aby podejść na przedstopień komunii. Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swoich dzieci? O co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci? Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązków? Drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża. Po mnie, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dzieci znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. A teraz wszyscy bracia i siostry, śpiewajmy na cześć Boga naszego Stwórcy hymn uwielbienia. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Wzywajmy stawiennictwa wszystkich świętych. Święta Maryjo, Matko Boża, święty Janie Chrzciciel, święty Józef, święci Piotrze i Paweł, święty Dawid, święty Antoni, wszyscy święci, święte Boże, wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc Szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił swoją świątynię i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twoim sługom, których wierzy Kościoła wezwałeś do grzechu, aby otrzymały życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dzieci przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzymają nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechu i umożliwić im ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominajcie swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, której wasze dzieci otrzymują chrzest. Dołączmy się jako wspólnota Kościoła do tego.
wyznania wiary i wyrzeczenia się zła. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jedynego, a Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie się, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą drogą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby wasze dzieci otrzymały chrzest wiary Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Dawidzie Panie, ja Ciebie czczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Antoni Maciej, ja Ciebie czczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Wszechmogący Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego. On sam namaszcza was krzyżem zbawienia, abyście włączone do ludu Bożego wytrwały w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Drogie dzieci, staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście w Chrystusa. Dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech właśnie bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych, nie skalają, aż po życie wieczne. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, Rodzice i Grzesy, aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie z przychodzącym Chrystusem i razem ze wszystkimi świętymi. Bracia i siostry, wspólnota Kościoła powiększyła się o dwoje dzieci Bożych. Uwielbimy teraz Pana Boga za ten wielki dar, którego mogliśmy dostąpić w naszej
synodzie parafialnym. Przywitajmy obrazkami.